Klocki. Tak się nazywa ta gra, dokładnie, klocki, słuchajcie. Zawsze chciałem nagrać klocki i nigdy nie nagrałem klocków, znaczy nagrywałem różne inne klocki, to możecie być świadkami na przykład tego, co jest na kanale. Ale ta gra o nazwie Klocki, stworzona przez polskiego twórcę swoją drogą. Jeśli się spodoba ten odcinek, zostaw obowiązkowo łapę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć kolejne odcinki, zasubskrybuj ten kanał. Zapraszam na inne serie, no i zobaczmy trochę bardziej skomplikowane, słuchajcie, ale stosunkowo proste w dalszym ciągu. Okej, tutaj jest trochę więcej do zabawy, ale idzie to równie szybko. No i myślę, że te pierwsze etapy powinny pójść naprawdę, naprawdę sprawnie. O, mamy pierwsze zakręty, ale nadal jest to bardzo, bardzo proste. Powinno pójść to szybko. Zobaczmy, słuchajcie, dzisiaj speedrun z układania klocków. Muzyka swoją drogą jest tak zarąbista tutaj. Okej, coraz większe nakomplikowanie. Mamy tutaj coraz więcej ciekawych kształtów. Słuchajcie, gra jest dostępna na Steamie, jeśli ktoś z was chciałby zagrać, zachęcam, bo naprawdę jest rewelacyjna. Okej, ostatnie, proszę bardzo. I o ile teraz układamy tylko rzeczywiście same proste kształty i linie, tak żeby łączyły się ze sobą, to za chwilę dotrzemy do troszkę trudniejszych rzeczy. O, proszę, dobra. No i czekam na te trudniejsze rzeczy. Halo, trudniejsze rzeczy! O, przed nami pierwsze klocki, które niestety są nieruchome. Stety czy niestety, no w tym przypadku akurat nie robią bardzo dużego problemu, ale może zaraz znajdziemy jakiś taki etap, w którym będzie to zdecydowanie trudniejsze do rozkminienia. Tak jak widzicie, w większości przypadków po prostu musimy poukładać te klocki w taki sposób, żeby pełne obwody, jakby pełne okręgi zostały całkowicie zamknięte. Dobra, zobaczmy, co tutaj będzie. Czy to będzie w ten sposób, że muszą być trzy okręgi osobne obok siebie? Chyba tak. Tak to wygląda przynajmniej na pierwszy rzut oka. Dobra. O, i również zobaczcie, że z tych płaszczyzn nie możemy przekładać na kolejne płaszczyzny, więc tu musimy... Musimy to poukładać w taki sposób, żeby to się jakoś pozamykało. To musi być w tym miejscu. To musi być tu. O, proszę, udało się, dobra. O, i mamy pierwsze kropki, które... A, rozumiem, spójrzcie, one muszą być osobno na osobnych jakby klockach. Nie może być koło... Nie mogą znajdować się koło siebie, dobra. Ej, to jest super, kurde, jak się strasznie jaram tą grą. No i te kolejne etapy są takie stosunkowo, bym powiedział, proste. Dobra, to będzie tak. O, tutaj jest trochę większy problem, ale wydaje mi się, że jest to do poukładania. Spróbujmy zrobić tak. Taką lekką szachownicę tutaj trzeba byłoby poukładać. O, i to jest ostatni? Dobra, zgadza się. I mamy pierwszy etap, w którym mamy pomieszane klocki. Dobra. Tak. Tak, trzeba było rozdzielić je, bo nie dało się ułożyć trzech połówek kresek na tych klockach. O kurde, dobra, chyba rozumiem, spójrzcie. Tutaj również musimy tak pomyśleć. O, to właśnie o to chodziło, żeby rozdzielić te kropki, to jest najważniejsze. Tutaj, o, mamy dwie kropki do ułożenia. I... O, tak, dobra, i kreski trzeba... No właśnie, tutaj jest to, że trzeba będzie rozdzielać teraz te rzeczy przy pomocy innych. Okej, okay. A to jest stosunkowo proste, bo tutaj nie można inaczej ułożyć tego krzyżyka, więc trzeba było zrobić od razu tak. I teraz trójwymiar w połączeniu z tym wszystkim. O kurczę, dobra. Te zakręty przede wszystkim muszą być w tych miejscach, bo to nie ma innej możliwości w ogóle, żeby je jakkolwiek inaczej ułożyć. Z drugiej strony będzie dokładnie to samo. Tak mi się wydaje. Okej. Dobra. I teraz góra. Na górze wydaje mi się, że tak, tu jest po prostu krzyżyk do ułożenia, więc też nie mamy za dużo manewru. Kurde, no ale super! Ej, słuchajcie, to jest naprawdę takie fajne. O ja, mamy w końcu coś innego. To się kręci. No i to było też do przewidzenia. Czyli mamy jakby powtórzony ten sam etap, który był wcześniej widoczny. Teraz... Okej. Dobra, chyba rozumiem. To też jest stosunkowo proste, ale zobaczcie, że łączymy teraz te linie w innych płaszczyznach. Tutaj się zastanawiam. Okej, te muszą być połączone ze sobą tak. Musimy szukać tak, żeby nie został nam żaden pusty koniec. Okej. Wydaje mi się, że tak. To zamkniemy i u góry zakręt. Dobra. Kurczę, blade. Dobra. To będzie tak. To będzie tak. To musi schodzić w tą stronę. Nie ma innego rozwiązania dla takiego elementu. I tak samo po drugiej stronie możemy zrobić. To musi wychodzić w ten sposób. Ten będzie połączony tu. Tutaj zamykamy pierwszą pętlę.
druga pętla, okej. I wszystko gra. Super. O, kurczę, dobra. To jest co? W sensie to są osobne połączenia. Tak, to się zamyka jako osobne połączenie, spoko. Czyli teraz mamy po raz pierwszy jakieś skrzyżowania. No dobra, czuję, że docieramy do czegoś trochę bardziej skomplikowanego. Ale to dobrze. To dobrze, bo ja strasznie lubię takie rzeczy. O, tutaj nie kręcą się te klocki. Dobra, miałem takie dziwne uczucie przez chwilę, bo chwilę temu jeszcze wszystko się kręciło. Wszystko wszędzie się kręciło. Okej, zróbmy to tak. To tak, a to tak. Tutaj nie ma innego, innej możliwości połączenia tego. W ten sposób. Dobra, pozamykane. I teraz tak, tego nie przesuwamy, więc to musi być na środku. Dobra, i reszta łączy się w pojedynczy chyba okrąg dookoła. Dobra, zgadza się. O, ja cię kręcę, dobra. O kurde, dobra, ej, spójrzcie, to jest teraz połączone w 6 miejscach. Teoretycznie, mamy 6 przyłączy. Dobra, co my możemy zrobić przede wszystkim? Tak, to tylko na tej płaszczyźnie się zamienia. A to się zamienia tylko na tej płaszczyźnie. Dobra. Tutaj musi być tak. Tutaj musi być tak. Tu musi być tak. Tak, to musi być w ten sposób. I teraz trafimy w pewnym momencie. Okej, trafiliśmy w odpowiednie. Bo to jest tak, że niektóre z tych rozwiązań nie mają. Nie ma innej możliwości, żeby to było rozwiązywalne. Na przykład tutaj. Zobaczcie, że tutaj mamy tą końcówkę. Ona teoretycznie mogła być tu, ale to automatycznie odpada. Tego też nie możemy zamienić ze sobą, bo już mamy kilka rzeczy, które odpadają. Czyli to zostaje na pewno na górze. Na razie zamknijmy sobie to tak. Ale wydaje mi się, że nie. Albo i tak. Albo i nie. Zaraz. To zrobimy tu, a to zrobimy tu? Co jest niepołączone? To jest niepołączone. Wszystko gra. Okej. O, ja cię kręcę. Jest jeszcze więcej. Dobra, mamy trzy. Mamy trzy. Osobne. Dobra, zgadza się. No i zaczynają się teraz jaja. Okej, to jest tak? Czy to wystarczy? Wygląda na to, że chyba musi. Okej, górne piętro całe jest połączone. Okej, mamy jedną pętlę zamkniętą. To musi być chyba w tym miejscu, bo tego nie przełożymy w inne miejsce. No, nie da się, krótko mówiąc. To możemy zamienić i druga pętla zamknięta. To przekręćmy sobie w ten sposób. Czy to możemy zamienić? Okej. To, o, możemy zamienić tą końcówką. Tutaj zróbmy pętlę. I zamienimy te dwa. Ej, to jest trudniejsze niż się wydaje teraz. Nie, to nie jest trudniejsze. Spójrzcie, to możemy zamienić ze sobą i połączyć teraz z tymi obrotowymi. O kurde, dobra, pierwszy jakiś bardziej złożony. Co my tutaj mamy? Ale super! Ale sztos, jakie fajne uczucie przy przekręcaniu tego. Spójrzcie, mamy teraz podwójne połączenia, to też jest dość interesujące. Okej, okay. Możemy zrobić tak. To możemy zrobić tak. Nie, to musi być odwrotnie. Czyli dwa razy i cyk. Wow, ej, to jest mega. O, ja cię kręcę, jakie to są w ogóle fajne kształty, które się kręcą. Dobra, a czy możemy obrócić te, które są na dole? Nie, te na dole są nieobracalne. Okej, okay, tutaj mamy dwa warianty. Albo taki musi być w tym miejscu. Zobaczmy, dokąd nas zaprowadzi reszta. To możemy zamknąć, musimy wręcz to zrobić w ten sposób. To możemy zrobić tak. Okej, okay, ten musi być inaczej. Więc ten musi być też odwrotnie. I ostatni... Okej, okay. Dobra. Ej, mega się jaram tą gierą. Słuchajcie, jest taka prosta, a taka przyjemna jednocześnie. O, wow, tutaj możemy kręcić i środkiem, i zewnętrzną częścią. Dobra, ten układ musi być w ten sposób. To musi być w ten sposób.
a ten w ten sposób. Chodzi o to, żebyśmy na zewnątrz nie mieli żadnej kreski, która wychodzi nam poza obrysy tych kwadratów. Okej, okay, to będzie jeden. To będzie dwa. Okej, okay, dobra, chyba wszystko. Wow, dobra, coś tu z perspektywą zaczyna się dziać. O nie, dobra, to będzie teraz trudniejsze. Na pewno ten musi być tak ustawiony. Ten nie może wychodzić na zewnątrz. Możemy spróbować zrobić ewentualnie tak. I tutaj musiałoby być zamknięte. Przejdź się dalej. Ten był dobrze, cyk, cyk, cyk. Taram! Ciekawi mnie, czy są na przykład, czy wystąpi chociaż raz taka sytuacja, żeby trzeba było to ułożyć na przykład jakkolwiek inaczej. O my gy, co? Co tu się dzieje? O ja cię... O my gy, dobra, to jest straszne po prostu. Spójrzcie, co tutaj się... Czy ja mógłbym... Ciekawiło mnie, czy mogę przełożyć je między sobą, te dwa klocki. Okej, okay, a jak zrobię to tak, czy mogę to jakkolwiek przyłączyć jedno z drugim? Chyba niekoniecznie. Ej, to jest przerażające, dobra. Mogę to zrobić w tą stronę i to w tą stronę. Tutaj na pewno będzie trzeba przyłączyć się do tego dynksu. I to jest jedyne rozwiązanie chyba, żeby zrobić to tak. Ale brakuje mi klocka, który mógłby łączyć się z tą kreską w tym miejscu. Na dole to nie zadziała. Okej, okay, to chyba jest jedyne rozwiązanie. Dobra, mamy tak, trzeba połączyć ze sobą te dwa. O, i ten trzeci tu. Dobra, mam to, mam to. Nie mam tego, czekajcie, w drugą stronę, tak. Kurde, no. Ej, to jest super, mega się jaram. Uwielbiam zobaczyć z perspektywą po prostu. Dobra, to jest duży segment. Nie może wychodzić na zewnątrz, więc nie może być tak. Nie może być tak, musi być tak. I teraz tak, u góry musi być na pewno zamknięty obwód. Te są źle. Ten jest też źle. Okej, okay, musi być w ten sposób zrobione. Czyli mamy pozamykane wszystkie obwody już na górze. I teraz tak, dolne piętro. Tutaj moglibyśmy dać ten element. Ten element musi być tu. Dajmy tak, prosty. W to miejsce. Okej, okay, jest chyba pozamykane wszystko tak jak trzeba. Prosty, okej. Okay. Huh. To się kręci i to się kręci. Spoko. To musi być tak ustawione. I to się zgadza. A co do tego, to musimy zaraz dotrzeć jeszcze. Czyli tak, w pierwszej kolejności to może być w ten sposób. Musi być w ten sposób. Bo tym nie możemy kręcić tymi segmentami obrotowymi. Dobra, czekam, aż będzie etap, w którym będzie można kręcić tymi segmentami. Poobracajmy wszystko tak, żeby się ze sobą łączyło. I tyle. Dobra. Mamy coś nowego. I jest to przesuwanie. O kurde, ej, jak się strasznie jarałem. Przesuwanie jest dużo fajniejsze niż przekładanie po prostu. To będzie trochę więcej... Trochę więcej kombinowania z tym. Okej, okay, zróbmy tak. Proszę, gotowe. Super, ej, to jest naprawdę, naprawdę doskonałe. Dla mnie to jest chyba jeden z najcudowniejszych typów gier. Dobra, ten musimy dać do góry. Ten musimy dać tutaj. To się zamknie i tutaj o odwrotnie. Super, kurde no. Okej, okay, te dwa kwadraty z prawej strony muszą być przesunięte do ściany. Okej, okay. Coś tutaj musi być inaczej zrobione. Wszystko jasne, ten odsuwamy w dół i zakręt w to miejsce. Te dwa klocki z lewej strony muszą być od razu przerzucone w to miejsce. Te dwa tutaj. Tak, żebyśmy nie wychodzili tylko na zewnątrz. I teraz zaczynają się jajca. Nie wiem, czekajcie, może to w ten sposób. Okej, okay, to mogłoby zadziałać. Tylko teraz dalej z resztą jest problem. Mamy tutaj dużo prostych. I te proste muszą łączyć chyba się ze sobą w taki sposób. Czyli przechodzić na tą drugą wyspę, która znajduje się po drugiej stronie. Dobra, tutaj musimy znaleźć sposób na ułożenie tego chyba tak. Tutaj musi być taki zakręt. Tutaj musi być taki zakręt i te dwa... jest problem. Okej, okay, to możemy zrobić tak. Te dwa musimy zamienić ze sobą. Po raz pierwszy utknąłem. Okej, okay, czyli to możemy zrobić tak. A pozostałe... Przede wszystkim tak. Ten element tu... Musiałbym zamienić miejscami ten element. Tak, ten element raczej będzie w tym miejscu. To po prostu nie ma innego rozwiązania, żeby on znajdował się gdziekolwiek indziej. Do niego może iść ten prosty. Tutaj dalibyśmy zakręt. Nie, tutaj nie mogę dać zakrętu chyba.
Chyba, że mogę te zamienić jeszcze na miejsca. Okej, mam. To układamy w tym miejscu. To robimy tu. To jest przyłączone. Bum! Dobra. Widzicie? Im dalej, tym coraz ciężej. Okej. Tutaj jest przesuwanie. Czy da się... Nie. Te da się przesuwać tylko też po płaszczyznach, czyli nie możemy przesunąć się jakby na inną płaszczyznę. To jest też bardzo fajne, bo nie utrudni aż tak bardzo. Okej, końcówka w to miejsce, zakręt w to miejsce. Dobra, dół mamy zakończony. Te możemy zamienić na miejsca. Te musimy zamienić na miejsca. A co z tymi kropkami? Dobra, rozumiem. To idzie w to miejsce. To idzie w to miejsce i tutaj przyłączamy to. Okej, dobra. I teraz musimy tylko układankę tutaj rozwiązać i poprzesuwać wszystkie zakręty na swoje miejsca. Czyli tak, w pierwszej kolejności to idzie tutaj. Ten zakręt, który mamy tu, okej, musimy obrócić. Cyk, cyk. Wow. Okej, to są jajka? To chyba są jajka. Już po Wielkanocy, ale dobra, niech będą jajka. Tu są jakieś inne jajka. Okej, to się chyba w ten sposób łączy. O kurde. Zaraz, czyli to będzie tak. To chyba jest rozwiązanie do tego. Okej, tutaj musimy zrobić takiego chyba zawijasa. Tak to przynajmniej wygląda na moje. Albo i nie. O, dobra, wiem. Dobra, to zamykamy w ten sposób i teraz będziemy mogli zrobić sobie chyba pozostałe elementy. Dobra, coś jakby było napisane, nie? Wow, tutaj mamy coraz więcej różnych kształtów, ale to fajnie wygląda. To o, wydaje mi się, że będzie tu. Ten będzie w tym miejscu. Wow! Ej, to jest mega. O, a rozwiązanie tutaj będzie bardzo proste. Przede wszystkim musimy przerzucić tak, żeby ułożyć kółko. To jest gotowe? No i tutaj będzie trochę trudniej, tak. Nie wiem, co się wydarzyło. To było zupełnie przypadkowe, ale dobra. Grunt, że zakończone. Dobra, cztery do ułożenia. Możemy ułożyć w tej konfiguracji, albo ułożyć w konfiguracji na środkach. Tutaj dwa do ułożenia. Dobra, trzeba się skupić na razie na układaniu kształtów. Okej, dwa zrobione. I ostatni. Tutaj widać taką swego rodzaju symetrię, która też powinna pomóc trochę w układaniu tego. Proszę bardzo, gotowe. To wydaje się być zbyt proste, żeby było... Żeby było możliwe... O nie, dobra, dobra. Słuchajcie, w tym momencie przekładamy klocki na ruchomy element. To jest straszne. Dobra, te możemy połączyć, ale pozostałych nie. Hej, czy ja mogę je obracać? Mogę je poobracać. To jest interesujące, bardzo. Ale zaraz, chcę to zrobić tak. O, dobra, coś się udało. Nie wiem, trochę to było losowe, dobra. I tutaj mamy środek do obracania. Kurczę blade, dobra. Zróbmy to tak, musimy tu zrobić cztery połączone. Więc ja bym obrócił to w ten sposób. Tego bym obrócił w ten sposób. Albo jeszcze inaczej. Tego może zróbmy tak. O nie, coś popsułem. Nie, dobrze, jest bardzo dobrze. Jest rewelacyjnie dobrze. Okej, ten jest o 180 stopni obrócony. Ale źle, no nie, bo tu mi jeden zostaje. Kurczę, no. Przecież mogę go obrócić. Okej, to się zgadza. Tego mogę obrócić tutaj. Tego mogę też obrócić. Chociaż ja bym to zrobił chyba tak. Najpierw tego ustawię w tą stronę, a tego ustawię w tą stronę. I teraz tak, zrobimy rotację. Czyli ten prosty element w tych układankach. Cyk, to jest gotowe. I teraz ponownie, tego ustawię w tą stronę. A drugi jest ustawiony w dobrą stronę? Nie, musimy obrócić je o 180 stopni. Ja wiem, że to ciężko jest wytłumaczyć to, co ja w tym momencie robię, ale to powinno się udać. Okej, zamknęliśmy. Dobra, tutaj jest do zrobienia pełny okrąg. Z tego, co rozumiem. Czyli to musimy zrobić tak. Tego najlepiej byłoby obrócić w ten sposób. Tego zostawić nawet tutaj, w tym miejscu. Spróbuję poukładać je na razie na miejscach. Dobra, mamy każdy w odpowiednim miejscu. I teraz tak, ten jest obrócony w dobrą stronę. Ten jest obrócony w dobrą stronę. Ten musi być obrócony raz. Dobra, udało się. Następnie
ten musimy obrócić raz w tą stronę i ten obrócić raz w tą stronę. I raz. Okej, to się udało. I teraz ostatni do obrócenia, który jest w tym miejscu. O 180 stopni. Bum! Kurczę, no! To jest tak... fajne. O nie! Dlaczego? Teraz kręcimy całą planszą. No i co ja mogę zrobić z tym? Najprościej. Najprościej to było poukładać tak, żeby każdy z tych klocków kolejnych był jakby domknięciem mojej pętli. Czyli w tym momencie mamy w każdą stronę ustawione? Nie, jeszcze nie mamy w każdą stronę. Teraz będziemy mieli ostatni, który jest ustawiony w tą stronę. Halo, coś jest nie tak. Ten musimy obrócić o 180 stopni. I teraz tak, mamy wszystkie zakręty, które są potrzebne. Ten musi być w tym miejscu. Ten musi być w tym miejscu. Brakuje mi co prawda prostej, którą również trzeba byłoby obrócić. I drugą prostą również muszę obrócić. Dobra. I teraz już kręcimy po prostu klockami tak, żeby wszystko znalazło się w odpowiednich miejscach. Czyli odpowiednio po prostu rotacjami to powinno już się udać wykonać. Taram! Ła! O, ja cię kręcę, to może być jakieś jaja. Ale zaraz, po co ja tutaj mam w ogóle kręcić czymkolwiek? Aha! Okej. Dobra. Te zakręty są dobrze. Ten zakręt muszę obrócić raz. O nie, dobra. Ej, mogę pusty klocek obracać. Dobra, to jest dużo, dużo prostsze niż się wydawało. Dobra, to robimy tu. Cyk. Obracamy go w tą stronę i wszystko gra. No i zaczynają się jajca. Dobra. To możemy obrócić. To i to. Wydaje mi się, że dwie rzeczy mam już przygotowane. I teraz tu będzie trochę więcej zabawy. To można byłoby zrobić w sumie tak. To przyłączyć ze sobą tak. Ten zakręt obrócić o 180 stopni. Tu zrobić rotację. Cyk. Okej, to mamy przyłączone. I teraz pytanie, czy coś dalej tutaj można byłoby wykombinować takiego dziwnego. Tutaj mogłaby być prosta, teoretycznie. Zakręt. Brakuje mi zakrętu w dobrą stronę. Okej, chyba zaczynam to widzieć powoli. Dobra, to mamy pozamykane. I teraz ostatni element to jest to. I to powinno być już stosunkowo proste. Ale tutaj również obracamy. Okej. Ten bym zrobił tak. Ustawił go w tym miejscu. O nie. To tak nie zadziała. Ten obróćmy o 180 stopni. Ten obróćmy o 180 stopni. Ten obróćmy o 90 stopni i ten ostatni również o 90 stopni. Cały czas mnie zastanawia, czy tu jest możliwość wykonania innego rozwiązania, czy to jest jedno jedyne prawidłowe, które tutaj jest. Dobra, lecimy dalej. To powinno być stosunkowo proste. Powinno. No i jest w zasadzie. W zasadzie tutaj nie ma dużo... O nie, tutaj jest jednak problem jakiś. Dobra, zamieńmy te dwa na miejsca. Wszystko gra. Super, ej, w końcu weszliśmy w świat 2D trochę bardziej. Okej, tutaj takie serduszka będziemy układać, spójrzcie. Ale pięknie. Okej, i ostatnie, taram. Czyżby to był już ostatni element? Słuchajcie, dotarliśmy do końca gry o nazwie Klocki. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tej gry. Czy to jest już? Naprawdę? Tak, już mogę przesuwać etapy. Czyli słuchajcie, zakończyłem w tym momencie grę. Mam nadzieję, że wam się podobały klocki. Jeśli wam podobały klocki, zostawcie mi łapę w górę. Jest jeszcze parę gier, które wyglądają bardzo podobnie i działają na podobnej zasadzie, więc jeśli chcecie je zobaczyć, napiszcie mi to koniecznie w komentarzu. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Poprzednie odcinki z innych gier na ekranie końcowym i trzymajcie się, na razie i cześć, miłego dnia.